Już przestali uczyć orki na szerokich polach, teraz chłopów uczą orać na telewizorach. Czy ci ludzie pogłupieli na najwyższych szczeblach, że chcą uczyć gospodarzyć na domowych meblach? Ile to się do nauki zapaliło tego? Siądzie panie przed ekranem, udaje ważnego. A tam u nich w telewizji same są mądrale. Na żyto nie mówią żyto, sekale cereale. Jeden młody pan magister klarował we środku, żeby nie hodować kur, co grzebią przy wychodku. Jeśli kury to brojlery, więc hoduje walek. Ma brojlerów od cholery, ale nie ma jajek. Inny znowu gość z łysiną tłumaczył we znoju, by bydlęta nie stojały w oborze na gnoju. Zaraz sobie beton sprawił do obory wicek, ale krowa mu dostała zapalenia wymienia. Jaśmiał świnie, co kwiczała, aż bolało ucho, póki mu nie doradzili, by karmić na sucho. No i psia krew niby racja, świnia nie kwiczała, ale jakże kwiczeć miała, kiedy się zapchała. Inna doktor wykładała, jak ta pani matka, o pszenicy, co się zwała ponoć Małgorzatka. Na ekranie w drobną kratkę tłumaczyła biegle, jak ratować Małgorzatkę, gdy w polu wylegnie. A ja powiem z doświadczenia, nie ma co ratować. Jak wylegnie Małgorzatka, trzeba ją przyorać. Na to, co gadają, samo śmieje mi się. Do tej nowoczesnej szkoły chyba się zapiszę. Co wiedziałem, powiedziałem, lecz nie jestem felek. Mogę nic nie umieć zrobić, liczy się papierek.